អត់ទេ Przejścia narobił, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 60. już odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A witają Was Adam Hertle i. I Adam Lange. Cześć. Słuchajcie, do rzeczy tak, no bo o czym my tutaj będziemy dzisiaj mówić. Ogłoszenia duszpasterskie są krótkie, ponieważ przypominamy osobom, które może są nowe, że pod adresem live.zaufana3strona.pl znaleźć można linki również do wersji podcastowej. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku albo YouTube, możecie nas również słuchać w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. Jeżeli jakieś nie obsługujemy, zgłoście, to będziemy obsługiwać. A, I to chyba w sumie tyle ogłoszeń duszpasterskich, bo... Po co nadużywać waszej cierpliwości. Bo mamy dzisiaj po raz kolejny bardzo fajnego gościa, więc zapraszamy Jakuba Mugelskiego. Cześć Kuba. Cześć wszystkim. Cześć Kuba. Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami. Widzimy, że wielu naszych słuchaczy też się cieszy. cieszy cieszysz się najwyraźniej wielką popularnością wśród naszych słuchaczy. Czytaję ciebie wiele razy, więc w końcu jesteś, Słuchaj, jak ty się w ogóle przedstawiasz? Bo człowiek mieszkający w internecie, programista, administrator, masz wiele takich tytułów, ale gdybyś tak to miał streścić, bo jak próbowałem opisać cię w artykule, to dużo czasu zajęło mi zinwentaryzowanie wszystkich twoich czapek, w których chodzisz, które z nich nakładasz najczęściej i jak się przedstawiasz. Zawodowo no to głównie admin, programista na tej zasadzie, trener, jeśli chodzi o Security, ale powiem może tak, co ludzie o mnie mówią. Mówią albo człowiek od newslettera, dlatego wyprowadzę newsletter Unknown News, albo mówią gość z niebezpiecznika po prostu, albo gość od VPS-ów. Takie trzy przydomki za mną chodzą i myślę, po tym jestem rozpoznawalny. Tak to wygląda. No ciekawe, a teraz zdradź wszystkim, skąd się wzięła ksywa Unknown. unknown? Bo, czy to miało być Anną, tylko a. U, urwało literkę? Czy, ja, tak to naprawdę, to też bardzo intryguje. Na początku tak naprawdę to było po prostu Anną, jako z N na końcu. Um, powiem od czego to się zaczęło. Gdy wchodziłem w świat internetu, długo siedziałem na Ircu. Zacząłem chodzić po takich kanałach typu plhack, hack.pl, no jakąś ksywkę trzeba było sobie wymyślić. Wpisane tak naprawdę losowe znaki, zupełnie losowe znaki, no i dostałem bana. Więc no, nie można śmieciowych ników mieć. Pomyślałem, no kim ja jestem, pytali mnie ludzie. No to myślałem, no jestem no, nieznany, no nie, nie, znam, nie znam mnie tak naprawdę, więc ustawiłem sobie ksywkę Anną. I teraz problem się pojawił, tak naprawdę, o czym nie pomyślałem. To znaczy, jaki jest problem w używaniu takiej ksywki z N na końcu? No okazało się, że sporo osób zaczęło mnie albo chwalić, albo hejtować. To znaczy, chwalić, dlatego że czytali moje fajne kursy, oglądali jakieś tam moje tutoriale i inne takie rzeczy. Tylko ja w tym czasie nie stworzyłem niczego. To znaczy nie napisałem ani jednego kursu, nie napisałem niczego, i teraz zapytałem: Skąd te, ci ludzie wszyscy przypisują to do mnie? To myślacie się pewnie, do czego do prawda? W wielu miejscach w internecie było napisane jakiś tam kurs, autor nieznany. No i teraz wszystko spadło na mnie i teraz hejt na zasadzie. Człowieku, ty plagiatujesz to, podpisujesz pod siebie, to pomyślałem, dobra, zmieniam sobie nicka, Tylko problem był taki, że jako, jakiś tam prestiż sobie wyrobiłem na zasadzie z tym, nikiem. ludzie tam rozumieli, że taki gość jest, kojarzyli to ze mną, no to postanowiłem, że usunę sobie jedną literkę z końca. Plus jeszcze do tego była taka moja moje zafascynowanie numerologią troszeczkę, to znaczy, siódemka, siedmioliterowe niki, no to siódemka no to jest jako ideał, na zasadzie coś, co jest idealne, bez skazy na tej zasadzie. Szóstka to jest po prostu ludzki. No i pomyślałem, chciałbym mieć ludzkiego nika, sześcioliterowego. Czemu by nie? uciąłem jedną literę i tyle. No i teraz jaki jest problem? Teraz jestem gość, który nie zna angielskiego. No więc z, z jednego skrajności w drugą skrajność zawsze jest źle. Taka jest co, cała nie historia. Dogodzisz, nie dogodzisz, nie dogodzisz. Nie. Chociaż bardzo się starasz. E Piękna historia, piękna historia z tym, nieznanym autorem. To trzeba to powtórzyć faktycznie w jakiejś okazji. Słuchaj, a w ogóle. Jesteś w tym świecie komputerów i znany, i obecny, i, i wieloma kanałami. Na zasadzie jak ktoś otwiera lodówkę, to, to jak jest skomputeryzowana, to pewnie jest tam w środku jakiś twój program czy, czy inicjatywa. A Skąd się w ogóle wziąłeś w świecie komputerów? Od czego to się zaczęło? Pamiętasz swój pierwszy sprzęt? Jak, jak wszedłeś? Tak, pamiętam. Świat. Tak naprawdę ja na początku nie miałem komputera, tylko chodziłem do kolegów, którzy komputer mieli. To było Commodore 64. I Powiedzmy, za, no, zakochałem się w tym urządzeniu. To znaczy, po prostu myślałem, no, Komodorę, cudowna sprawa. Wiecie, znacie takie maty, na zasadzie, jak odpalamy grę, to trzeba albo nie oddychać, albo wyjść z spokoju. Więc na, mniej więcej na czymś takim sobie siedziałem u kolegów, ale zastanowiło mnie jedna rzecz. Ten komputer jakoś mnie tak zafascynował, i zapytałem kolegę, który ma ten komputer, czy on ma jakąś książkę na ten temat? I do tego komputera dodawana była taka mała książeczka, podstawy języka BASIC. I ja nie miałem żadnego pojęcia co to jest programowanie, nie miałem pojęcia o co, tu, o to, o co tutaj chodzi, tak naprawdę, ale poczytałem to. I metodą taką copy-paste'a programowania, to znaczy wklepywanie z książki tutaj, jakieś takie toczące się koło, napisałem jakieś tam, nie wiem, skaczącą pentelkę, która tam jakiś, nie wiem, rysowała, tego typu rzeczy. I pomyślałem, to jest fajne. Więc można powiedzieć, od tego się zaczęło, a potem stwierdziłem, że chyba chcę iść w stronę programowania. Tylko że jak poznałem takiego kolegę Łukasza ze czasów podstawówki, on powiedział: Człowieku, basic który to jest rok, nie? Teraz to jest modny Turbo Pascal. No, to się jakie to były czasy na zasadzie, jak Turbo Pascal królował, no to w takim razie zacząłem użycie Pascala. Z tego co pamiętam, pierwsze zetknięcie takie moje, to znaczy, pierwsza rzecz, musiałem załatwić sobie komputer. Na komputer nie było mnie stać, więc poprosiłem siostrę na zasadzie załatwić mi coś i mój pierwszy komputer pochodził z śmietnika, z wystawki, mówiąc krótko, z Niemiec i w ten sposób zacząłem na tym programować, właśnie w Turbo Pascalu, no i to był początek mój. Stwierdziłem, że programowanie to jest ta droga, którą bym chciał iść. No właśnie, bo przejrzeliśmy twoje, twoje CV troszeczkę i zaczynałeś jako programista, potem uciekłeś, żeby poprogramować w innej firmie, bo to była chyba pierwsza, to była Interia, jak dobrze pamiętam. Potem znowu wróciłeś do Interii, ale potem już jako administrator Linuxa. Co, co tu się wydarzyło w ogóle, że zaczynałeś jako programista, a potem nagle wróciłeś jako Linuxowiec? Tak naprawdę ja mieszałem te wszystkie rzeczy razem, a moje CV jest niekompletne. To znaczy, nie wszystkie firmy rzucam do CV, jak to zwykle bywa. Zaczynałem tak naprawdę od pracy w agencji reklamowej i tam byłem człowiekiem od wszystkiego, czyli trochę programowałem, trochę strony, robiłem, trochę naprawiałem komputery, w zasadzie wszystko, tak można powiedzieć. I między innymi wtedy zacząłem no, korzystać z internetu i wchłaniać wiedzę. Jak wchłaniałem tą wiedzę, to stwierdziłem, że taką ba wielką barierą dla mnie jest to, że ja nie znam Linuxa. Bo gdziekolwiek znalazłem jakiś tutorial, to na zasadzie, no otwiera w terminal, co otwieram? Momencik, o co chodzi? Nie. Jedyna taka cegiełka, która brakowała, to nie zna w człowieku Linuxa. No więc zacząłem się uczyć Linuxa. Tylko z Linuxem był taki mały problem, nie byłem w stanie go zainstalować. Pamiętam pierwszy mój taki bój z Linuxem, to był Red Hat e, Huragan to się nazywało, to jest wersja 4.2, ja, coś w tym stylu. No, w każdym razie do chipa co dodawali... I instalowałem to chyba przez dwa tygodnie, jeżeli się nie mylę. Rozwaliłem swój komputer, oczywiście, no i Linuxa nie zainstalowałem. I wtedy jedna fajna rzecz się zdarzyła, która miała w sumie wielki wpływ na to, co ja teraz robię. Siedziałem na ircu i się waliłem ludziom, że ja chcę Linuxa, ale ja nie mogę Linuxa. jakiś gość mi powiedział: Ale wiesz, ty nie musisz mieć Linuxa, żebyś ty używał Linuxa. No to, no, pauro i cello normalnie, e, o co chodzi, jak to można powiązać? On mówi, no nie, ty musisz mieć dostęp do Linuxa. Jak to zrobić? Konta shellowe. No i wtedy się zaczęła przygoda moja z kontami shellowymi i faktycznie właśnie te Linuxy i inne takie rzeczy. A wracając właśnie do pytania, jak to wyglądało z tymi z moimi pracami, polegało to na tym, że po prostu ja cały czas miałem takie jakby dwie miłości na zasadzie. Programowanie plus właśnie administracja i starałem się łączyć te dwie rzeczy razem, to znaczy jak wszedłem do jakiejś firmy, to a będę miał dostęp do Linuxa, a będę mógł programować, a będę mógł coś tam. Stwierdziłem tylko, że rozwijam się bardzo mocno w stronę programowania i prawie wcale nie rozwijam się w stronę administracji. Jak się jest jedynym administratorem w firmie, no to nie można powiedzieć, że to jest rozwój, prawda? No, ogląda się tutoriale, robi się jakieś fajne rzeczy, ale nikt ci nie powie, że robi beznadziejnie. Więc postanowiłem że po prostu, dostanę się do firmy, której już znam, a wymiałem tam jakąś opinię w miarę dobrą, przyjęto mnie jeszcze raz, no i zostałem adminem w Interi. W zasadzie taka skrócona wersja historii. Bardzo mi się podobało to, jak powiedziałeś, że żeby z, lepiej programować, to musisz poznać również Linuxa. To były inne czasy. Czy myślisz, że dzisiaj dalej to zdanie byłoby prawdziwe? Czy dzisiaj są jakieś inne wymagania, które określiłbyś, żeby zostać dobrym programistą? Co trzeba mhm. dzisiaj znać? Szczerze mówiąc. Polecałbym ludziom, żeby zaznajomili się z Linuxem, ale może nie na takim poziomie fanatycznym, jak to działa, jak to się konfiguruje i inne takie rzeczy, ale powiedziałbym bardziej z terminalem. W sensie, jeżeli nawet teraz chce się być frontend end developerem, nie front na zasadzie HTML CSS, ale front-end Tak, No i tak, właśnie. wiemy, że może tam. przycinać nam Kubę, ale za chwilę go odebrał. O, coś tam wycięło, powtórzę w takim razie tak. zdanie. Chodzi o to, że jeżeli będziesz frontend end developerem, będziesz używał na przykład Gita. Co, coś mi przycina w takim razie. Chodzi po prostu o to, że prawdopodobnie wcześniej czy później człowiek zetknie się z czymś takim jak terminal i praca w terminalu bardzo ułatwi mu całe życie. Puszczenie grepa, puszczenie fajda, puszczenie czegokolwiek. Jeżeli człowiek rozumie, jakie rzeczy można osiągnąć w terminalu, to nagle przed nim otwierają się takie nowe wrota na zasadzie masz zmienić jedno słowo w dziesięciu tysięcy plikach na przykład, nie? no da się to w nowoczesnych y, ideach tam zmienić, ale można zapuścić sobie jakąś prostą pętelkę, można to zautomatyzować, można skrypt napisać, więc można powiedzieć, nieważne co robisz w branży IT, jeśli umiesz w tym termin terminalu trochę tam pohasać sobie, to prawdopodobnie będziesz level wyżej niż twoi koledzy, którzy tego nie umieją, więc moim zdaniem jedna z takich podstawowych rzeczy, to jest podstawy podstaw, takie absolutne podstawy Linuxa i staram się właśnie mm, uczyć ludzi tego, ja może tak dopowiem taką jedną rzecz, bo jak się zaczę zaczęła moja ta przygoda z shellami, to wyglądało to w ten sposób, że ja chciałem się uczyć Linuxa. Nie ja więc jak zacząłem się uczyć Linuxa, no to dostałem konto shellowe, wszystko spoko, tylko że w tamtych czasach dostanie kontofelowego oznaczało albo dużo złotych monet, albo znajomości, no albo kręcenie się w odpowiednich kręgach i na zasadzie daj, 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 a każdy pokazuje środkowy palec i mówi nie. I ja wtedy pomyślałem sobie tak, jak ja będę bogaty, to ja będę ludziom rozdawał shella. Tylko wiecie, jak jest takie na zasadzie, jak będę bogaty, to będę rozwiał szale, trzeba zdefiniować słowo bogaty. Przypominam, że miałem kilkanaście lat. No i jakoś tak się to złożyło, że zastanowiłem się, jak bardzo bogatym trzeba być, żeby ludziom rozdać szale. No i odpowiedź była bardzo prosta. Szedłem na Allegro, patrzę, serwery do kupienia. Takim całkiem przyzwoity, 35-kilowy, 300 zł. 300 złotych trzeba, aby spełnić takie marzenie, aby każdemu dać takiego shell'a, jakiego chce. No dobra, ja nie miałem 300 złotych, więc złożyłem się z kolegą po połowie. 150 złotych mieliśmy akurat i w ten sposób powstała pierwsza shellownia, nazwijmy. No i tam rozdawaliśmy ludziom właśnie konta szelowe. I celem tego właśnie było to, żeby to, co teraz mówię właśnie, według mnie w tamtych czasach twierdziłem, że podstawy Linuxa są super ważne i teraz dalej twierdzę, że one są super ważne i te konta szelowe one się utrzymywały chyba przez, nie wiem, 10 lat, tak bym powiedział. Ogólnie szelownie zlikwidowałem w tym roku. Tak można powiedzieć. Więc była to taka ciekawa akcja, bym powiedział. A pamiętasz swojego pierwszego szela, gdzie miałeś w ogóle konto szelowe u znajomego. Był to znajomy, który miał łącze na SDI, czyli najszybszy możliwy internet, jaki marzyłem po prostu, czyli 115 kilobit i tam dostałem shella i to była chyba jedyna możliwość, żeby nie płacić ani grosza, jednocześnie mieć sesję na irc i jednocześnie mieć kogoś nad sobą, kto mógł mi powiedzieć, co robię dobrze, a co robię źle na tej zasadzie. Więc naprawdę no, miało to na mnie taki drastyczny wpływ. Także programiści, jak jeszcze nie umiecie się poruszać w szelu, to, to jest silna rekomendacja, spróbujcie. O tym, jak spróbować, to jeszcze za moment. Natomiast, wracając do Twojego przebiegu kariery, ujawnionego przebiegu kariery, do którego byliśmy w stanie dotrzeć, jest tam kolejna, bo po znana firma Akamai. I co tam robiłeś i dlaczego akurat tam. Dlaczego akurat tam? Zupełny przypadek. Po prostu trafił na mnie. Rekru rekruter trafiłem tam, stwierdziłem. Firmy zupełnie nie znałem tak naprawdę. Ale stwierdziłem, że to może być ciekawa firma. Nie pracowałem nigdy w firmie zagranicznej. Chciałem po prostu poczuć jakiś klimat, jak się pracuje z innymi narodowościami, jak wygląda inny taki klimat, jak wygląda takie typowe korpo. I niektórzy mówili, że to jest misja samobójcza, ale stwierdziłem, dobra, idę tam. A co tam robiłem? To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy. W teorii byłem zatrudniony jako SRI, Site Reliability Engineer, coś takiego. W praktyce pracowałem tam prawie 5 lat i nie robiłem nic związanego z SRI. Po, powiem wam, mówię, taki klimat pracy w Akamai. Dostajesz się na jakieś stanowisko, ale... Akamai go cenzuruje. Dajmy chwilkę Kubie. Tak. Na razie zamrożony, Tak zastanawia się po prostu nad odpowiedzią, także dajmy mu chwilę. No cisnął pauzę. Dawny radę. Kuba ostrzegał nas, że może się to zdarzyć i powiedział, że powinno wracać, Więc czekamy aż wróci. Może CDN wyleciał. No tak. Już nie pracuje w maju i takie są efekty, no. To też się może zdarzyć. Pytanie, czy Kuba dalej jest na SDI? No, to też jest możliwe, tak? Chociaż te 115 kbitów powinno wystarczyć. SDI to już, chyba, to już chyba nie ma. Bo pamiętam, że była taka dosyć gruba akcja telekomunikacji, że, że wymieniali SDI na neostrady. A tylko dlatego, że na, na, na SDI wszyscy mieli stałą adres IP. Nie wiem, czy pamiętacie. Także, o Kuba już jest. I mamy Kubę z powrotem. Dobra, zmieniłem łącze. Mam akurat dwa łącze internetowe w domu. Oba są beznadziejne, ale mam nadzieję, że to będzie trochę lepsze. Wracając do tematu, jeśli chodzi o Akamai, działa to mniej więcej tak, że człowiek musi odnaleźć tam po prostu, co chce robić. I ja odnalazłem się w takim czymś jak automatyzacja zadań. To znaczy stwierdziłem, że w Akamai niesamowicie dużo rzeczy robi się ręcznie. I to jest taka bardzo, bardzo powtarzalna robota. Po prostu cały czas siedzi się i w kółko. To samo, to samo, to samo. Stwierdziłem, przecież ja jestem programistą, jestem to adminem. Rozumiem i ten świat, i ten świat. Więc w praktyce, co robiłem? No, przez prawie 5 lat automatyzowałem absolutnie wszystko, co się da. Było tam mnóstwo rzeczy związanych z administracją. Poznałem naprawdę sporo fajnych technologii, które w sumie do dziś dnia mi się przydają. Ale jakby ktoś popatrzył na CV i na podstawie tego miał ocenić, co ja tam robiłem, to nie, 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 nie wierzcie w bajki wpisane w CV. Więc nie, nie zajmowałem się SRI, zajmowałem się właśnie automatyzacją. Tak to wyglądało. No, sam o sobie mówisz i podpisujesz się człowiek orkiestra, więc to wiesz, no, trzeba trzymać jakiś poziom. A... Kuba, to teraz, to teraz zaczniemy tak z grubej rury. W ogóle jak jak można dostać fuchę w niebezpieczniku? Powiedz trochę na ten temat. Jak można? Moim zdaniem warto kręcić się gdzieś w okolicach świata security. To znaczy, no wiecie, no można oczywiście po prostu wysłać sobie CV, a można, można zrobić coś w drugą stronę, to znaczy rozwijać jakieś projekty związane z security, udzielać się w świecie security, tak, aby być po prostu kojarzonym z właśnie z tym światem. Jeżeli ktoś będzie szukał pracownika, jeżeli ktoś będzie się rozglądał na zasadzie, kogo by tu przyjąć ewentualnie, no to w tym momencie może zwrócić się do Ciebie. To jest opcja pierwsza. Opcja druga, nawet jeżeli wyśle w takie CV, to już nie jesteś człowiekiem znikąd, nie musisz teraz udowadniać na zasadzie, nie wiem, jakieś portfolio i inne takie rzeczy, tylko ludzie plus minus się kojarzą, To znaczy, widzą, ty się zajmujesz tym, wiedzą, że ty zrobiłeś taki projekt. Ogólnie w świecie security tam gdzieś nazwisko, gdzie y, obija się ufy, jest po prostu łatwiej. Więc moim zdaniem warto popracować sobie nad czymś takim jak no, marka osobista, po prostu marka osobista, która no, nie tylko w Niebezpieczniku, myślę, to pomoże, ale wszędzie, absolutnie wszędzie to pomoże. Taka myślę, skrócona wersja. Tak, jak Cię znają, to jest prościej. Najtrudniej jest dojść do tego momentu, kiedy Cię znają, ale da się, podobno. A, a, słuchaj, a co robisz w niebezpieczniku? Też już wszystko zautomatyzowałeś? Powiem szczerze, że tam też się zajmuję bardzo dużo automatyzacją. Nie jest to może moja główna część zadania. Przede wszystkim w szkole ludzi. Prowadzę szkolenia z hakowania aplikacji webowych. Do tego jeszcze robię pentestem dla klientów. To są takie moje główne zadania, ale automatyzacja jak najbardziej też tam jest. Powiedziałbym, że to fajna praca, która łączy właśnie wszystko to, co mnie interesuje w jedno, no i dlatego może tam jestem. Więc yy, też automatyzuję, bym powiedział. Powiem szczerze powiedziawszy, każda firma. Nieważne czym się zajmuje, ona prawdopodobnie potrzebuje czegoś takiego, jak automatyzacja niektórych procesów. I jeżeli jest człowiek, który jest w stanie to zautomatyzować, no to prawdopodobnie. No... A w mi zasługar, <coughs> jeżeli jest taki człowiek, który jest w stanie to zautomatyzować, to prawdopodobnie on się w takiej firmie przyda, więc staram się szukać czegoś, co da się zautomatyzować, i to po prostu robię. Tak to wygląda. Okay, um... Pytanie od, od naszych słuchaczy. W czym automatyzujesz? W Pythonie, w Ansible? Jak, jak, jakich narzędzi najczęściej używasz w tych zadaniach? Miałem taki dobry PR, no. Muszę powiedzieć prawdę. E, moje ulubione narzędzia. Bash, PHP e, i Perl. Do widzenia. Trzy rzeczy. Za dwa pierwsze, w zasadzie już można zapaść się pod ziemię. Ale tak, dlaczego? Dlatego, że wiele, wiele lat pro, um, pracowałem jako programista PHP, więc po prostu, jeżeli się ma tam, wiecie, 12 lat doświadczenia w programowaniu, właśnie w tym języku, to automatyzacja czegoś właśnie w tym jest po prostu szybsza. Jeżeli chodzi o po, um, skrypty powłoki, no po prostu działają wszędzie na tej zasadzie. A jeśli chodzi o Perl, no to to jest potężny język, jak dla mnie, nauczyłem się go, głównie jednolinikowce, tak zwane. Um, to jest język tylko do zapisu, jakby ktoś nie wiedział na zasadzie, jak się raz napisze skrypt, to potem nikt tego nie odczyta, ale. To jest potężne, więc te trzy rzeczy, jak połączysz razem, powstanie niesamowita właśnie automatyzacja. Powiem szczerze, przez to, w czym to automatyzuję i przez to, w jaki sposób ja programuję, zazwyczaj odmawiam czegoś takiego jak: a udostępnisz swoje skrypty na GitHubie? Nie, <śm> <śm> lepiej nie. Kiedyś myślałem, żeby zrobić właśnie open sourceową wersję projektu Micros, w sensie myślę do Ziemi, może do tego, ale tam jest mnóstwo automatyzacji, tam jest mnóstwo ciekawych skryptów, ale ze względu właśnie na sposób pisania, no, chyba bym się obawiał, więc póki co nie. No Kiedyś przyjdzie czas na refactoring. Niestety, kiedyś przyjdzie. Tak. Wspomniałeś też o takich właśnie o mikrusie, do którego zaraz dojdziemy, ale też od 2006 roku tworzysz UW Team. Skąd w ogóle pomysł na, na ten projekt? Jak to się w ogóle zaczęło i urodziło w Twojej głowie? Ja mówię powiem tak, no nie tworzę go od 2006 roku, tylko już go w sumie zamknąłem, uśmierciłem ten projekt jakiś czas temu. Pod tą marką. Powstają niektóre rzeczy, to znaczy, powiem tak, no, konta typu Twitterowe Instagramowe, one działają cały czas pod tą marką, ale sam projekt jako projekt jest raczej martwy. Ciągnę raczej te projekty bardziej pod marką osobistą, a jeżeli chodzi o to, jak to powstało, wszystko zaczęło się od tego, że gdy zacząłem szukać jakichś informacji technologicznych, to najłatwiej było to znaleźć w internecie w postaci plików, tak zwanych faków, tak zwanych, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, nie? w plikach TXT, taki totalny old school. I ja po prostu spędzałem mnóstwo czasu na tym, żeby to ściągać, kolekcjonować, no i oczywiście czytać, wchłaniać wiedzę z tego. I postanowiłem, że założę stronę internetową, gdzie to wszystko, co złowiłem, udostępnię ludziom. I to się nazywało wtedy Hacker Faku Center, coś takiego. Centrum ha hakerskich faków, no coś w tym stylu. I jedna strona, bez podstron, bez niczego, wyglądało prawie jak listowany katalog i tam były wszystkie możliwe znalezione takie faki z um, internetu. Ja to udostępniłem, no i to miało bardzo, bardzo duże wzięcie, bo tam było dosłownie tysiące wejść dziennie, jeszcze liczone ówcześnie przez stat 4 Ale chodzi o to, że taka moja wpadka w branży polegała na tym, że ja poszedłem z tą stroną na tak zwanego appcocha. Znacie, co to jest? Dla tych, co nie wiedzą, other hacking, czyli grupa na Znacie? I powiedziałem, słuchajcie, zebrałem takie fajne rzeczy, Bierzcie z tego wszyscy i tyle. I wtedy po raz pierwszy spotkałem się z takim niesamowitym hejtem, jak mi dojechano. Więc można powiedzieć. Yy, yy, no, to nie był dobry pomysł, żeby promować jakąkolwiek stronę na tej grupie. To nie był dobry pomysł, aby tam się wychylać. Yy, I tam sporo właśnie hate. takich właśnie. Jakie były To jest usenet, To jest. To tego ja nie wiem, że ale to jest juzne. No to, to jest inny klimat. To trochę inny klimat. Spacyfne. Dokładnie tak ja tak naprawdę czułem się jako taki kusto w muzeum na zasadzie, ja tam nic nie robiłem, ja to tylko zbierałem, mnie. i teraz jak można za to dostać po tyłku, a no można e, okazuje się, że to jakaś była złamanie etykiety, promowanie własnej strony na tej zasadzie, jakbym powiedział, że znalazłem w internecie to może ewentualnie, ale swoje własne, okay. no z czym do ludzi I tak to wyglądało, no i teraz chodzi o to, że e, pomyślałem, że skoro zebrałem te rzeczy, mogłem do tego dowócić jeszcze jakieś swoje artykuły. Dowóciłem więc swoje artykuły, kolejne, 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 to były takie naprawdę bardzo proste artykuły na zasadzie, jak zmienić change Mode na Linuxie i jak wyliczyć tego change Mode na Linuxie, co to jest bit suite, co to jest jakiś sticky bit, na tej zasadzie, nie? takie bardzo proste rzeczy dodawałem no i pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że chcemy robić to z tobą, tylko że strona nazywała się unknow.prv.pl takie wiecie, darmowa końcówka, końcówka, modna ówcześnie. No i teraz stwierdzili, ale moment. Strona nie może nazywać się Anną i żeby tam inni ludzie jeszcze pisali, no bo to tak wygląda, jak jak sekta Annoa po prostu, nie? Nawet kanał na Jezusie się Anną nazywał. No to stwierdzili, no to, to jak się ma nazywać? Nie wiem, może Drużyna Annoła. Ale wieśniacko brzmi, nie? No to pomyślałem, to jak to nazwać? No to będzie, może Anną. Team, UW team, O dobra, brzmi dobrze, nikt nie będzie pytał, o co tam jest. W razie czego to no, wymyślimy jakiś fajny skrót, ale powstało UW no i tyle. Tym bardziej, że istniało coś takiego jak CC Team na przykład, więc bardzo się ludziom kojarzyło i na zasadzie, a to już wiemy o co chodzi, tak, ten, ten sam klimat, nie. Dla tych co nie wiem, co to jest CC Team, to tam było Cybercrime, oni się nazywali, ale mm, chodzi o to, że powstała grupa ludzi, którzy razem publikowali artykuły, no i Potem się to rozrastało, to znaczy dołożyłem do tego filmy. Z tego, co e, pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych takich tutoriali publikowanych w internecie w formie wideo yy, i w zasadzie tam był tylko nagrany pulpit plus audio i to było publikowane na FTP-ach Ściągało się zipa, rozpakowywało się, w, w środku był plik AVI, bez cięć, bez niczego, taki one shot i gadałem przez pół godziny. Nie? I totalnie za darmo, więc od, od tego to się zaczęło. Więc yy, jaki był cel powstania? Dzielenie się wiedzą. Ja uznawałem, że to, że Uf. dla mnie zdobycie wiedzy było takie niesamowicie trudne, to jest jakaś niesprawiedliwość. I teraz nie, jakieś takie romantyczne podejście na zasadzie dobra, to innym trzeba to ułatwić i ludzie powinni mieć tą wiedzę podaną na tacy od początku do końca, wytłumaczoną i do tego za free. Wtedy, wiecie, no, utrzymywali mnie rodzice, więc to jest bardzo łatwe do zrealizowania. E, no więc tak to wyglądało i tak się to zaczęło. Publikowałem po prostu wszystko za free i powstał UWT. Ja muszę powiedzieć, że elementem przewodnim wielu naszych gości jest to, że robili rzeczy, zanim w ogóle one zostały nazwane, a nie mówiąc już o tym, zanim były modne, więc muszę powiedzieć, że chyba jesteś pierwszym youtuberem, który publikował, zanim YouTube powstał. Tak, Na FTP, te no, tak. no to szacunek, szacunek. YouTube tak, to, to jest FTP, tak. Byłem ftp zanim to było modne. A tak poważnie mówiąc, dlaczego nie YouTube? Ludzie często pytali. Trzeba się trochę cofnąć w czasie, jaką jakość oferował YouTube. Ówcześnie, jak ja zaczynałem, to była jakość 240p, a ja nagrywałem w 1024 na 768, więc wiecie, to cały pulpit było widać, nie? Więc rzucenie tego na YouTube'a, raz się porwałem na to, no to, to jest, no stałem się wielkim pikselem na tej zasadzie. No wiadomo, jak to wyglądało. Więc trochę lat trzeba było poczekać, zanim w ogóle YouTube mógł być gotowy na jakichkolwiek youtuberów, którzy nagrywają screencasty. A często ludzie też pytają, dlaczego screencasty? Prosta rzecz, Wów, ówcześnie pokazywanie swojej twarzy było mało modne, mało spotykało się z odbiorem pozytywnym, a do tego ja byłem skrajnie nieśmiały, więc nagrywanie dźwięku było takim super przełamaniem się, nie? Ludzie teraz idą w podcasty, ówcześnie prościej było, podcasty nie istniały, w sensie, więc prościej było nagrywać po prostu screencast, dźwięk do tego i tyle. Fajne jest też to, że powiedziałeś, że kiedyś byłeś nieśmiały. Tak? Opowiesz nam, jak, jak przeszedłeś przemianę? Jak to się stało, że już nie jesteś? Czy po prostu to było płynne, czy jakieś wydarzenie? Znaczy, wycofie? powiem szczerze, dobra, kiedyś byłem nieśmiały, kiedyś byłem chorobliwie nieśmiały, a teraz jestem po prostu nieśmiały na tej zasadzie. Więc y, przemiana jak najbardziej nastąpiła, tylko to nie jest na zasadzie, że stałem się nagle ekstrawertykiem i teraz hura, hura, nie, nie, nie. nie. Chodzi o to, że y, jak to wyglądało? No, y, myślę, że najbardziej tak naprawdę pomogło mi nagrywanie właśnie nagrań na nie YouTube'a, na FTP-a. Dlaczego? Y, trywialna sprawa nie umiałem montować filmów, nie miałem narzędzi do montowania filmów, no i teraz opcje są jakie dostępne. Albo nauczysz się mówić płynnie, bez cięć, albo będziesz miał większą pobawliwość do siebie i będziesz akceptował więcej błędów. No ja wybrałem opcję pierwszą, to znaczy nauczyć się mówić tak, aby nie, nie trzeba było nic wycinać. No oczywiście na moim poziomie, wiadomo, mam wadę wymowy, co pewnie słychać, ale chodzi o to, że nauczyłem się po prostu mówić tak, aby jak najmniej roboty mieć. Pierwsze filmy to było tak mniej więcej 30-40 dubli. Po prostu one shot, one shot, one shot i cały czas przed siebie, nie? Więc to niesamowicie pomogło. Do tego jakieś występy na konferencjach, tego typu rzeczy też bardzo sprawia, że no człowiek się mniej boi na tej zasadzie. Największym takim przełamaniem dla mnie, sytuacja wyglądała tak, że ja przez wiele, wiele lat, nie pamiętam ile to było, ale mnóstwo lat nagrywałem po prostu swój pulpit i ludzie świetnie znali głos. Już się przyzwyczaili tam, gość ma bada wymowy, koło to obchodzi, nie? Ale któregoś dnia. Paryża. I przechodziliśmy się tak spacerek mały pod Majfla, a ja miałem smartfona G1 z wbudowaną kamerą. No i postanowiłem się nagrać i wrócić internetu na zasadzie pozdrowienia dla słuchaczy. I wtedy zaczął się fajny hate. To znaczy ludzie stwierdzili na zasadzie e, ale ty człowieku wygląda, po co twarz pokazuje, twój głos to jeszcze da się słuchać, ale idź stąd. Dlaczego inni mogą nagrywać swoją twarz, ja nie mogę nagrywać swojej twarzy? Nie? Może bym spróbował tak, pomimo tego, jak ludzie reagują, bo tam w zasadzie nie było ani jednego komentarza pozytywnego, stwierdziłem, że am brał po prostu taką metodę, chodzę przed kamerą, powiem, co mam do powiedzenia, kto będzie chciał, będzie słuchał, kto nie będzie chciał, do widzenia i tyle. No i okazało się, że ludzie przyzwyczaili się. Więc to było taka kolejna, kolejny krok, bym powiedział, typu pokaż swoją twarz, nie? A... Chyba tak to wyglądało do, takie początku. Słuchajcie, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić nawet do twarzy Kuby, także <noise> jak najbardziej. A znaczy powiem, Kuba. Powiem jeszcze, że jedną taką rzecz. No. Chodzi o to, że ludzie Nie tak naprawdę, no, naprawdę, ludzie się przy, przyczepią do wszystkiego. To znaczy, wiecie, jak nagrywałem na przykład screencasty, to ludzie się przyczepili, że mam na przykład wytką tapetę albo że mam kiepski mikrofon. Potem nagrywałem takie filmy, to się nazywa teoria administracji serwerami i one były bardzo specyficznie nagrywane, to znaczy na desce do prasowania leżał mój smartfon, poniżej leżała kartka i ja rysowałem po prostu, no bo nie miałem tableta po prostu, nie. Ja rysowałem, no to ludzie stwierdzili, że no nie, 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 mam zbyt obłosione ręce nie? i teraz jak pokazałem twarz, no to brzydka twarz nie? i teraz na zasadzie jak się pokazuje, no pewnie ktoś powie zaraz, że mam brzydką kufulkę, więc nieważne co robisz w internecie, pamiętaj, robisz to źle. Nie? To jest takie proste podejście. Jak sobie to już uświadomisz, to wtedy drzwi są otwarte, wszystko ma gdzieś, nagrywasz po prostu. Nie? To jest ważne, żeby dojść do takiego poziomu i tak cię zkeitujesz. No i wszyscy w internecie są brzydcy, więc to też trzeba sobie uświadomić. Kuba, po... kolejnym Twoim ciekawym projektem był tak naprawdę Mikrus, tak? bo zostałeś hostingodawcą w pewnym momencie. Skąd ten pomysł? Czy to jakby też ta, ta taka natura, że chciałeś wszystkim pomagać po taniości? Czy, czy jak, jak to wygląda? Jak to się w ogóle zaczęło? Mm, powiem tak, to jest też taka historia, która wyszła właśnie z Shell'a. To znaczy, jak dawałem ludziom konta Shell'owe, to celem było to, aby oni nauczyli się obsługi Linux'a. Ale stwierdziłem, że jest pewien duży problem, to znaczy nie da się nauczyć na Shell'u administracji Linux'em. No nie, nie pójdzie, musisz mieć root'a. I moje pytanie brzmiało, jak dać ludziom root'a, aby to był bezpieczny sposób. I powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak to zrobić. Dopiero potem dowiedziałem się, że istnieje coś takiego, jak serwery VPS. I z tego, co pamiętam, w 2014 albo 2013 roku kupiłem po prostu DDK, podzieliłem go na serwery VPS, które miały ówcześnie 32 MB i stwierdziłem, no niech sobie ludzie tam postawią, co chcą. Ja wiem, ludzie mogą pomyśleć, 32 MB, co tam można postawić, nie? Ale ja to zrobiłem w formie takiej gamifikacji, na zasadzie spróbujcie postawić najwięcej, jak się da i udowodnijcie, że cokolwiek da się tam w ogóle postawić. Dajcie mi znać, czy mnie słychać. Słychać? Tak, słychać. A. To była dobra sztuczka. To musimy przyznać, to było naprawdę nie Kuba, teraz, teraz już cię nie słychać. Kuba, słyszysz nas? Wracaj, Kuba. Znowu Kuba przepięcie wraca. łącza, słychać. Kuba wraca. Może tam to łącze odzyskało oddech teraz i właśnie, ale uchwał To dobry, dobry komentarz. Kuba jest ekspertem od łączności również, więc wiemy, że do nas wróci. i już, już wraca. Hmm. Tak, już też słychać. Nigdy bym <noise> się nie zdarzyło tyle wpadek jednocześnie, no ale mam nadzieję, że to jakoś się potem poskłada. Kuba, Jeśli chodzi naszego. o. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o e, właśnie Shell'a, powiedziałem, że jest ograniczeniem gigantycznym to, że nie da się tam niczego zrobić. Dostali ludzie faktycznie te 32-megabajtowe konta, konta Shellowe, vps y to były najbardziej vps y i stwierdzili, że w zasadzie. To ich motywuje do tego, aby można było powalczyć. Bo wiesz, jeżeli dostaniesz na przykład serwer, który ma tam nie wiem, 10 gigabajtów RAMu i ma na tym postawić jakiegoś Apache, Nginxa, coś w tym stylu, zrobisz to bez najmniejszego problemu. Ale jeżeli dam ci na przykład coś, co ma 64 mega albo 32 mega, i powiem ci, postaw tam stronę z PHP-em, no to musisz się nauczyć optymalizacji, musisz się nauczyć tego, jak to skonfigurować. Nic nie pójdzie na defaultowym konfigu, absolutnie nic. I w tym momencie. To był taki challenge, na zasadzie po prostu spróbuj na tym coś postawić, nie? No i ludzie zaczęli na tym stawiać, to było oczywiście totalnie za free. Następny level, stwierdziłem, dobra, no to może tak coś sensownego by tam ludzie mogli postawić, to damy im 64 mega, potem było 128 mega, potem było 256 mega i ostatecznie stwierdziłem, że no nie za bardzo mnie stać na rozdawanie tych kont ludziom i zacząłem szukać sponsora. Mnóstwo sponsorów się zgłosiło, tylko że sponsorzy mają to do siebie, że nie za bardzo rozumieją, co ja mam na myśli mówiąc free, bo oni mają inną definicję free. No. Czyli na zasadzie, ok, damy Ci serwer, ale na rok, a potem będziesz nam płacił. Jest umowa, no jakaś obligatoryjna, na N lat podpisać i to będzie kosztowało 10 tysięcy. No, no to nie, no nie stać mnie. nie. Inny człowiek, be, dobra, tam ci um, faktycznie serwer, będziesz tam stawał rzeczy, ale będziesz namawiał ludzi, żeby kupowali u nas usługi i regularnie będziesz na, nagrywał filmy, w których będziesz mówił polecam bardzo produkt X. Nie? No nie. No i w końcu pojawił się Hackerspace Kraków. Krakowski Hackerspace, który powiedział, e, chcesz serwer? Tak, a co w zamian? Nic. I oni zrozumieli, co znaczy słowo free. Oni po prostu w środku swojej piwnicy postawili serwer, do tego bardzo, bardzo mocny bym powiedział, i no po prostu powiedzieli: no, rób swoje. A co ja mam zrobić w zamian? Nie trzeba mówić o tym. Ha no rób swoje, no bo twoja, twój projekt jest zgodny z naszą ideologią, na zasadzie my chcemy uczyć ludzi, ty chcesz uczyć ludzi, no i ty chcesz poświęcić tam czas, więc my ci damy sprzęt, damy ci łącze no i po prostu to rób, nie? I teraz efekt był taki, że tych mikrosów się rozdało chyba z 600, 650 może, coś takiego i to już były takie maszynki, bo tam całkiem spoko ludzie stawiali sobie wszystkie rzeczy, tylko już dochodziłem do no, takiej krytycznej granicy już więcej tego nie upchniesz, nie da rady już dyski nie wyrabiają, już nie wyrabiają Łącze, nic tam nie wyrabia. No i poza tym pojawiło się sporo abuzów tak zwanych, to znaczy albo DDoSa dostałem, albo DDoSa zrobiłem, albo na przykład jakiś spamek poleciał, albo właśnie ktoś hakował, no mnóstwo, mnóstwo niefajnych rzeczy. No to w takim razie stwierdziłem, trzeba się stamtąd wynieść. I zrobiłem zrzutkę na serwer po prostu, na zasadzie na zrzutka.pl stwierdziłem, kupujemy serwer. No jest nas 650 osób, no nie, no co mówię pójść źle. Jak każdy z nas da po kilka złotych, no to się złowy serwer. Nie, 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 Za free to było dobre, dobra cena. Ale jak z wódka, no to, to nie bardzo. Więc w praktyce no, musiałem po prostu większość kupić y, za swoje pieniądze. No ale stwierdziłem, idę, trzeba ciągnąć. Jak powiedziałem, że będę uczył tych ludzi, no to w takim razie będę płacił za to i będę dawał tym ludziom, nie? No i to się ciągnęło całkiem fajnie. Powstał y, serwer, który no, był bardzo przyzwoity w OVH kupiony. No i tam zakładałem konta, totalnie za free. I to trwało do roku... Niech sobie przypomnę, 2018, jeżeli się nie mylę. I w 2018 roku stwierdziłem, że chętnych mam tak niesamowicie dużo, a pieniędzy tak niesamowicie mało, w sensie na wydatek, na właśnie te, tego rodzaju hobby, że muszę wprowadzić jakieś opłaty. I długo się wahałem, ale pojawił się taki człowiek, który chciał zostać anonimowy, że tak powiem, pierwszy sponsor taki Mikrusa, który powiedział, że Kupi mi w takim razie taki um, serwer przyzwoity, tylko jedna rzecz. Ja muszę opracować model biznesowy, jak to będzie działało i to ma być samowystarczalne po roku. No to stwierdziłem, no to dobra, no na matematyce się nie znam za bardzo, ale no, umiem dodać kilka, wiecie, zrzutek na serwer i to ma mniej więcej wynosić. No i w ten sposób powstała pierwsza wersja Mikrusa. Powstało to w ten sposób, że... Um, w sensie płaciło się niewielką tam opłatę, 35 zł do dziś dnia jest ta sama kwota, tak naprawdę, i za te 35 zł dostawało się najmniejszy możliwy serwer z pewnymi ograniczeniami, to znaczy, ograniczenia są takie, że to powinno być używane w jakiejś w miarę. Rozwojowy sposób, czyli nie dostawiania do, no nie wiem, serwerka gier albo coś takiego, nie do jakiegoś spika, tylko po prostu do czegoś, co się rozwinie. No i potem się to zaczęło rozwijać, 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 no i aktualnie no, wyszła z tego w sumie taka firma hostingowa, która ma trzy takie serwery w ofercie, tak powiem. One cały czas są na zasadzie mikrosowe, to znaczy słabe. Tylko jedna rzecz, ważna rzecz. Jak człowiek słyszy o serwerach VPS, to stara się uprościć sobie świat, to znaczy, jak porównać dwa VPS-y? No proste. Bierzesz sobie parametry pierwszego, bierzesz parametry drugiego, no i to, co ma więcej, to jest lepsze, proste. No okej, okay. tylko na mikrosie to nie działa. Teraz dlaczego? Dlatego, że pierwsza sprawa. Większość usług dostajesz tak zwanych usług współdzielonych, to znaczy, no na przykład, jeżeli masz pojemność, załóżmy 1 GB w uproszczeniu serwera, to człowiek myśli sobie, tak, 1 GB, no ale dobra, 300 Mega zje, serw, zje system operacyjny, do tego musisz bazę danych, do tego. Nie, 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 nie. To jest konteneryzacja. To nie jest wirtualizacja, tylko konteneryzacja. Jak dostajesz 1 giga, to masz do, do użycia również 1 giga. To jest jedna różnica. Druga różnica, dostaniesz współdzielone bazy danych. Współdzielone bazy danych MySQL-a, Postgresa, dostaniesz MongoDB. Wszystko nie zjada u ciebie absolutnie żadnych parametrów, ani pojemności, ani niczego. Do tego wiele firm hostingowych ma coś takiego, miało takie podejście. No sztywne limity, jest kłota, nie? w tyle, po przekroczeniu iść na wyższy pakiet. A tu miała być taka atmosfera przyjacielska, to znaczy admini przymykają oko na wszystko, dopóki się za bardzo nie rozpanoszysz. Przykład z obecnego miesiąca, absurdalny. Mniej więcej tam mamy limit na bazę danych, taki umowny oczywiście, 100 megabajtów. 100 megabajtów na pojemność bazy danych, na bloga to wystarczy, bo przecież tam blogi zajmują parę mega, zwykle takie prywatne, ale jeden gość się rozpanoszył tam do 6,5 giga chyba. No w zasadzie nic mu nie powiedzieliśmy, po prostu na zasadzie zwróciliśmy uwagę, czy nie dało się tego zoptymalizować, może jakiś tam gerbicz kolektor, coś w tym stylu, no i trochę posprzątał, nie? Ale chodzi, mam nadzieję, że czujecie ten klimat, to no nie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o support techniczny, no nie, support techniczny, ja sobie wyobrażałem tak, że chciałbym ludzi uczyć. Więc jak wygląda typowa firma hostingowa? No, support może ci na przykład zrestartować serwer, może ci, na, nie wiem, reinstalować na przykład jakąś rzecz. No i tyle. No, jak chcesz mieć więcej, to sobie kupisz tak zwany usługę menedż, czyli tam z adminem, nie? A teraz jak wygląda support z No, support Micrusa to jest coś takiego, że admin może ci skonfigurować usługę, może ci powiedzieć, gdzie masz błąd. Jeżeli umie programować w języku, w którym ty programujesz, to prawdopodobnie naprawić i to coś. To jest taki ultra, ultra głębokie coś dla skrajnie początkujących ludzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś zaliczy wpadkę na przykład na Mikrusie, to ja kiedyś powiedziałem coś takiego, że wpadka na Mikrusie jest rzeczą, o którą powinieneś się starać, to znaczy prawdopodobnie spotkasz się z adminami, którzy wiedzą lepiej od Ciebie, oni powiedzą Ci, dlaczego zaliczyłeś tą wpadkę, naprawią Ci to i do tego razem zoptymalizujemy to tak, aby wpadka drugi raz nie nastąpiła. Mikrus nie jest, nie jest zbiorem serwerów produkcyjnych, to są serwery deweloperskie, więc i jeśli ktoś tam chce mieć konto, to on musi zaakceptować taki świat na zasadzie pierwsza rzecz, wszyscy dzielimy się wiedzą. Okay? To jest ogólnie społecznościowe, to znaczy mamy grupę na Facebooku, która nazywa się miklusem. I tam ludzie dzielą się swoją wiedzą, i ma to jakby obowiązek tego: że jeżeli masz jakiś problem, twój problem omawiamy tylko publicznie. Nie ma czegoś takiego w zagadaw, napliwa do admina, i on. Nie, 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 nie. Zakłada posta, rozwiązujemy to, i teraz co się dzieje? Bardzo fajna rzecz jest taka: wy, ja na przykład się czasami budzę, jest sobota, budzę się, i otwieram sobie Facebooka, skroluję, skroluję. 10 problemów. Wszystkie rozwiązane. Przez kogo? Przez ludzi. Nie? O to mi chodziło, o stworzenie po prostu takiego klimatu, że ludzie pomagają sobie wzajemnie, robią to samo, co ja zawsze chciałem robić, tylko oni robią to dla siebie i jednocześnie mają takie fajne coś. I do tego cała usługa miała się rozwijać za pomocą, jakby to powiedzieć, takiego społecznego głosowania. To znaczy, co pewien czas robię ankietę, w którą stronę to powinno iść. Czego wam brakuje na Mikrosie? Nie, ludzie powiedzieli, no, brakuje nam MongoDB. Dobra, macie Mongo, nie? A co teraz? No potrzebujemy na przykład taką, jakby s na AWS-ie, była, no nie? Bo my chcemy zrobić wersję deweloperską AWS-a. Tylko, to, ja wiem, że to jest absurdalne. Nie, nie, nie. To jest właśnie w realizacji, nie? Na tej zasadzie. I w ten sposób to jest właśnie taka deweloperska rzecz. Hmm. Taka odwrotna elektroda. Dokładnie tak. Dokładnie to jest ten klimat, nie na zasadzie idź na Google albo temat poruszany n razy zamykamy. Nie. To jest odwrotna elektroda, dokładnie, czyli wszystko ci pomożemy. Najprościej wejść sobie na grupę właśnie Mikrusy i po prostu poskrolować posty. Zobaczycie, jaki jest klimat i wtedy mm, jeśli ktoś by tam chciał stawiać coś produkcyjnego, ja zawsze mówię tak, dopóki nie jest to system sterowania jakimś respiratorem twojej babci, to okej, okay, niech to tam będzie. W innym wypadku no raczej to, jest, to są serwery deweloperskie. Tak to wygląda. Wiem, że to ale dla niektórych, to brzmieć, jako taki, dla niektórych to brzmieć jako taka bardzo piękna i długa reklama Mikrusa, ale chodzi o to, że to jest po prostu ten cel, który ja tam naście lat temu sobie wybrałem na zasadzie uczyć ludzi Linuxa, trzeba doprowadzić i cały czas upgradeować. No i w którymś momencie jest na zasadzie: no, musisz ludziom dać serwer, musisz dać ludziom ruta, musisz ludziom dać jeszcze support na zasadzie ludzie, którzy będą ich uczyć. No i pytanie, co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Dedyki? Nie mam pojęcia, co będzie dalej, ale póki co się Mikrus rozwija. Tak to wygląda. Życzymy Mikrusowi, żeby został gigantusem polskiego rynku dostępu do serwerów, bo piękna inicjatywa, nic tylko klaskać. a Także z przyjemnością Dzięki. klaszczemy i z przyjemnością to nagłaśniamy i korzystajcie, tak? Mikr.us albo grupa Mikrusy na Facebooku, tam znajdziecie hmm. inicjatywę Kuby. Tutaj Ufak. widzę jedną taką rzecz na komentarzach. Piątko się zapytała, kiedyś spiki były nawet dozwolone na hmm. Mikrusie. Ja mówię, powiem, dlaczego ogólnie na Mikrusie coś takiego jak serwery Gier i Teamspeaki nie są dozwolone. To jest taka dość nieciekawa nie, nie, nie nazwijmy historia, to znaczy polegała na tym, że mm, ogłosiłem kiedyś, że dobra, są te serwery, ludzie, róbcie tam co chcecie i ludzie zaczęli po prostu zakładać faktycznie Teamspeaky, serwery gier, jakieś no, takie rozrywkowe rzeczy, tylko jedna mała rzecz, świat Teamspeaków i świat mm, Minecraftów, tego typu rzeczy, to jest w Polsce taka coś w rodzaju mafii, tak by można powiedzieć. I w tym momencie, no niestety, zadarłem z tymi ludźmi, i to wyglądało tak, że dziennie dostawałem od 20 do 40 DDoS-ów na tej zasadzie, aż się wycofałem z tego biznesu, i dlatego właśnie te usługi są u mnie zablokowane. Po prostu stwierdziłem, po pierwsze, to nie realizuje moich celów, a po drugie, nie chcę iść w tą stronę. To jest ta odpowiedź, właśnie na pytania z czata. Wszystko jasne. Dobra, dużo ludzi się zainteresowało, więc patrz tam bo jednym okiem, czy obciążenie serwerów Ci nie rośnie zbyt gwałtownie. Ale bo obciążenie serwerów serwerami, serwer można dołożyć, ale w dobie godzin nie można dołożyć. Jak Ty to robisz? Automatyzacja. To, co robię u klientów, to robię w swoim życiu, prawda? W większość rzeczy staram się automatyzować. Powiem szczerze, ludzie często nie doceniają czegoś takiego jak mikroautomatyzacja. Znaczy, jeżeli coś wykonujesz, na przykład, no nie wiem, przez 5 minut, prawda? Ale każdego dnia, jeżeli to zautomatyzujesz, to w skali roku to są po prostu godziny zysku, prawda? <laughs> jeżeli są takie rzeczy, ja przygotowuję newsletter, newsletter też da się po części zautomatyzować. No oczywiście, że te artykuły trzeba czytać, ale to jak on się buduje, to on jak się rozsyła, jak się rzuca, na przykład jak się newslettery budują, to wszystko jest zautomatyzowane, prawda? Kolejna sprawa, no to posiłkowanie się innymi ludźmi. Czyli mówiąc krótko, trzeba komuś płacić za to, aby ci pomagał. Nie wszystko da się zrobić samemu, nie wszystko da się ogarnąć samemu, no i wcześniej czy później trzeba dojść do czegoś takiego, co można wydelegować, czyli automatyzacja, delegacja, te dwie rzeczy. No i trzecia rzecz, produktywność, można powiedzieć, to znaczy po prostu raz na jakiś czas no, trzeba się zabrać do pracy i robić to, co do człowieka należy, i po prostu to realizować. U mnie akurat mam taką zdolność, bym powiedział. Wadką raczej spotykaną, jestem w stanie pracować jak robot. To znaczy, jak coś do mnie należy, po prostu to wykonuję. Nieważne, czy czuję się dobrze, czuję się źle, chce mi się, nie chce mi się, po prostu to robię. Mówię, to nie jest coś na zasadzie, jak się tego nauczyć, jak to zrobić. Nie, to jest po prostu jakieś takie dziwne zboczanie. Więc no, nie, nie powiedziałbym, że to jest stan normalny, ale to jest stan dla mnie pożądany. Więc wykorzystuję taką zdolność i coś takiego wykonuję. Po prostu pracuję jak robot. Robisz tyle rzeczy, w ogóle ty, ty śpisz kiedyś? Nawet chyba sporo śpię. Znaczy, ja wstaję codziennie rano, niby o szóstej, ale nie jestem jako team wczesne wstawanie i tak dalej. Tylko pro... tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, dlaczego to robię. Po prostu dzieci wstają o konkretnej godzinie. Ja muszę wstać przed dziećmi, po to, aby móc popracować. Jak popracuję sobie w ciszy, w spokoju, żona śpi, dzieci śpią, ja mogę popracować. No to to jest najbardziej optymalny czas. Więc tak to wygląda. Jeżeli chcesz wstać wcześniej, no to musisz się połowić wcześniej. Ludzie się czasami śmieją na zasadzie, no dobra, ale o której. Ty chodzisz spać, no tak mniej więcej 10, 30, 11, coś koło tego, nie? Więc myślę, że te normy snu są zachowane. Bez tego no, człowiek raczej nie będzie produktywny. Przy czym, jak się mówi produktywność, to czasami ludzie popadają w takie spojrzenie typu, wiecie o co chodzi na zasadzie, milion jakichś rozszerzeń do przeglądarek, mnóstwo jakichś to-do-list, tego typu rzeczy. Nie, nie. Dla mnie produktywność, definicja tego, to jest coś takiego, robisz to, co chcesz wtedy, kiedy to zaplanowałeś i jeżeli to zrobiłeś, to znaczy, że byłeś produktywny, nie? Ja na przykład wpisuję na, na to do listę, idę na spacer do lasu. Dla mnie na przykład obowiązkowe jest to, że codziennie idę na spacer do lasu i jestem wtedy produktywny, czyli zrealizowałem z to -do listy spacer, nie? Na tej zasadzie. Słuchaj, Uczymy się, uczymy się, słuchamy i się uczymy. Mamy nadzieję, że będziemy mądrzejsi po tym i uda nam się dużo w naszym życiu zmienić. Dzisiaj czytałem, że większość planów życiowych opiera się na tym, że zakładamy, że następnego dnia wstaniemy rano i będziemy bardziej produktywni niż zazwyczaj, a ty to po prostu wdrożyłeś, więc musimy, musimy też spróbować. Ale jedna rzecz, bo wszystko co robisz, to tak naprawdę jest oddawanie wiedzy. Opowiadałeś już o tym, że miałeś tą pasję od początku. Najpierw tą wiedzę zgromadziłeś, a potem zacząłeś się nią dzielić. A dlaczego tak akurat? Nie wiem, skąd ten pomysł? Czy, czy identyfikujesz jakiś taki moment, hmm. kiedy to odkryłeś, że daje ci to satysfakcję? Kilka takich momentów. Znaczy, pierwszy moment był taki, to poczucie niesprawiedliwości. znaczy, że ludzie w tamtych czasach gdy ja zaczynałem, musieli walczyć o wiedzę. Teraz czasy się zmieniły, teraz wiedza leży na ulicy. Jeżeli w tamtych czasach chciało się nauczyć, na przykład, nie wiem, Pythona, powstawał wtedy, no to w tym momencie co trzeba było zrobić? No, kupić sobie Chipa na przykład, tam był kurs Pythona, trzeba było sobie zainstalować go na tej zasadzie, to wymagało kasy, tam naście złotych. No ogólnie dla mnie to była bariera nie do przejścia. Teraz współcześnie wiedzy masz tak dużo w internecie, że no nie wiem, no. Dowolna technologia, co byś tylko nie chciał zrobić, prawdopodobnie istnieje kanał, który to nagrywa, jest totalnie za free. Do tego są jakieś tutoriale totalnie za free. Blogów jest po prostu potąd i nikomu się nie chce po to sięgnąć. Nie? I y, dla mnie w tamtym czasie było właśnie doprowadzenie do tego, co jest teraz. To znaczy, chciałem, żeby ta wiedza właśnie leżała na ulicy, ludzie to wezmą i będą mądrzejsi. No nie, no ludzie są leniwi, nie chcą tego wziąć y, nijak, ale y, pomimo to stwierdziłem, że. Pomimo ludzi, takich, którzy na przykład nie chcą się uczyć, są tacy ludzie, którzy właśnie szukają, żeby ktoś im podał coś w prostszej wersji. Ja często oglądając jakieś tutoriale, stwierdziłem, ja umiałbym to powiedzieć krócej, lepiej i prościej. Nie? Na tej zasadzie umiem to uprościć. No to stwierdziłem, będę tych ludzi uczył właśnie w tej prostszej wersji. I tak to się zaczęło. To była pierwsza rzecz, druga rzecz. Mało osób wie, jeżeli chodzi o taką moją historię, miałem sponsora. Ale wiecie, nie takiego na zasadzie, że kupi mi spodnie i tak dalej, tylko coś zupełnie innego. Chodzi o. Odezwał się do mnie gość, którego zupełnie nie znałem. W Krakowie mieszkający, powiedziałbym, pan milioner, który stwierdził, że chciałby we mnie zainwestować. No to w takim razie się ucieszyłem. I ta inwestycja polegała na tym, że będzie mi sponsorował mój rozwój. Na zasadzie, chcesz książkę, będzie książka. On zafundował mi coś takiego jak stały dostęp do internetu, bo cały czas siedziałem na modemie, więc to był spory taki zastrzyk na zasadzie, no nie gotówki, ale takich pomocy, które dla mnie były bardzo, bardzo rozwijające, więc można powiedzieć, no w ten sposób, no stałem się takim produktem tego człowieka, prawda? No i jak ja sobie zadałem pytanie, co ja bym chciał w życiu robić w przyszłości, no to ja bym chciał być tym człowiekiem. Na zasadzie chciałbym robić to, co on robił, ale na większą skalę. Nie wybrać sobie jednego gościa i go teraz hodować na zasadzie, że teraz będzie zdolny z niego człowiek, tylko Hurtowo, ok? Może by się dało hurtowo to zrobić, i pomyślałem, że trochę jest to też ze względów egoistycznych. Ja bym chciał sobie żyć w świecie, gdzie ludzie sobie pomagają. I jak ja chcę żyć sobie w takim świecie, to ja chcę, żeby no, ci ludzie na zasadzie dziedziczyli nazwijmy, to, jakie ja mam podejście. I tak powstała właśnie ta grupa mikrusy: na zasadzie, dobra, chcesz mieć mikrusa? To masz uczyć innych, nie? Chcesz od nas otrzymywać pomoc? To ma też pomagać. No I w ten sposób to samo, co tamten gość na wymyślił sobie, ja postanowiłem trochę zamplifikować i zrobić wersji hurtowej. Ja tak zawsze patrzę na zasadzie na siebie jak na hurtownika. To znaczy, jak ktoś zrobił jakiś pomysł, to ja zastanawiam się, czy nie dałoby się tego zrobić na większą skalę. Po prostu to po... zautomatyzowałeś. Po prostu to zautomatyzowałem. zautomatyzowałem. Tylko, no, w uproszczeniu tak to wygląda, nie. Kuba, czego jeszcze nie zrobiłeś na scenie IT, a co chciałbyś bardzo zrobić? A... W jakimś oczywiście skończonym czasie. Myślę o działaniach charytatywnych. To znaczy, m, chciałbym odnaleźć takich ludzi, którzy wyglądali tak, jak ja wyglądałem wcześniej, i chciałbym im po prostu pomóc w rozwoju, ale w takiej formie bardziej mentoring, mentoringowej, bym powiedział. To niestety wymaga czasu i pieniędzy. Czasu nie mam. Pieniądze na razie nie są problemem, ale no póki co czas nijak nie. Nie jestem w stanie, tak jak powiedzieliście, się rozmnowić, więc staram się um, gdzieś tam w tle pracować nad takim projektem. Na razie nie będę go reklamował, ale tak, aby pomóc właśnie ludziom, którzy mają pewne problemy z rozwinięciem się. Bo, um, powiem tak: niektórzy ludzie nie rozumieją, jakie problemy może ktoś mieć przy rozwoju. Wydaje się, że wiedza leży na przykład. Przed Tobą, prawda? Ale problemem jest to, że na przykład nie masz no, dostępu stałego do internetu, nie masz na przykład dostępu do y, serwerów, nie masz dostępu. No, proste rzeczy, taka rzecz jak na przykład super rozwijające jest posiadanie własnego serwera VPS. No ktoś powie, no co to jest? 5 dolarów miesięcznie, co to jest 5 dolarów miesięcznie? Razy 12 płatne z góry na tej zasadzie plus VAT a, okej, okay. wielu osób na to nie stać, nie? więc myślę, żeby stworzyć po prostu coś takiego, co byłoby takim środowiskiem do rozwoju dla takich osób i jeżeli ktoś faktycznie potrzebowałby w ten sposób się rozwijać jedyna blokada tak naprawdę to jest blokada taka finansowa, no to byłbym w stanie pomagać takim ludziom, oczywiście hurtowo, nie indywidualnie. Takie podejście, no. Na, na razie to jest w fazie takich, nazwijmy to, realizowanych marzeń, to znaczy coś się ku temu dzieje, Hmm. Ale jeszcze za mało się dzieje, żeby o tym tak mówić jasno. No dobra, kontynuując taki wątek przyszłościowy, gdybyś mógł zmienić trzy rzeczy w branży IT, które widzisz i które nie, wiem, irytują cię i nie czujesz, że one są zmienialne Twoimi siłami, hmm. rękami, ale nie, znajdujesz teraz lampę, wychodzi Jean i mówi trzy życzenia poproszę, ty robisz mu SQL injection i wstrzykujesz te życzenia do Jeana, jakie one by były co by to mogło być? <laughs> Pierwsza rzecz, jaka wpada mi do głowy, to jest zmiana podejścia takiej relacji między senior a junior w firmach. Chodzi o to, cały czas się rozbija tak naprawdę o to, o, to, o czym ja cały, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy dzielenie się wiedzą. Dzielenie się wiedzą w polskich firmach, to jest na zasadzie, jak ci kawą tą wiedzę kawę, ale nie ma czegoś takiego w większości firm, nie wszędzie mówię, ale w większości, jak taki typowy mentoring. Bardzo często jest tak, że na juniorów się patrzy jako na zagrożenie, na zasadzie, no on kiedyś będzie chciał zająć moje miejsce, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no często jest takie podejście na zasadzie, no wręcz znęcania się nad tymi juniorami, daje się im jakieś głupie zadania, daje się im coś, żeby się wkopali, na tej zasadzie. Ja przez to przechodziłem. W sensie, ja pamiętam, jak byłem młodym adminem, no to zaliczyłem chyba każdą możliwą wpadkę, przez to, że na przykład koledzy no, podrzucali mi jakieś zabawne rzeczy, na zasadzie zrób to tak, zrób to tak, a potem tłumacz się, przetrzewam, dlaczego to zrobiłeś, nie? Ja mówię, no koledzy mi kazali. Nie, nie rozmawialiśmy z nimi na tej zasadzie, więc chodzi o to, ta relacja, aby to była taka relacja życzliwa między ludźmi. Bardzo mi na tym zależy, żeby właśnie był taki rodzaj jakiegoś mentoringu, przepływu tej wiedzy i aby ludzie ogólnie w branży IT dzielili się wiedzą, przy czym nie mam na myśli tutaj, że każdy teraz założy kanał na YouTube, każdy będzie bloga zakładał. No polecam, na pewno zyskacie na tym, to jest 100%, ale chodzi mi o to, aby ludzie jakkolwiek dzielili się. Nawet, nawet nie hurtowo, tak? Jak, no ja znowu mam podejście hurtownika na zasadzie. Chcesz się dzielić hurtowo, to zakłada w kanał, na YouTubie, nie? Ale pomóż jednej osobie, pomów drugiej osobie. Czasami ludzie, czasami ludzie tak podchodzą do tego, w. No, jak to nazwać ładnie? Co eee, miałem powiedzieć? A, zastanawiają się, a jaką wiedzą ja się mam dzielić, no nie? Ja jestem juniorem na przykład i teraz, ym, no, no muszę być chyba takim niezłym nie wymiataczem, żeby uczyć kogoś, nie? Ja podchodzę do tego bardzo prosto. Czy istnieje jakaś rzecz teraz, której ty nie wiedziałeś trzy lata temu, a bardzo chciałbyś wiedzieć trzy lata temu? Jeżeli odpowiedź w mi nie, to przechlapałeś ostatnie trzy lata życia, nie rozwija się zupełnie. A jeżeli odpowiedź w mi tak, to ucz tego, nie? Na tej zasadzie. No przecież to, co nam się wydaje jako takie zupełnie e, oczywiste, na zasadzie, no to każdy chyba to wie. Nie, nie, trzy lata temu tego nie wiedziałeś. I teraz jeżeli napiszesz o tym artykuł, to okazuje się, że takich ludzi jak ty, to jest też bardzo ważne, żeby sobie uświadomić jedną rzecz, takich ludzi jak my jest dużo, to znaczy takich mrugalskich prawdopodobnie po internecie chodzi parędziesiąt tysięcy. Jak sobie uświadomimy, że nie jesteśmy wyjątkowi, tylko ludzie przechodzą przez dokładnie taką samą drogę i oni potrzebują dokładnie tego samego, kiedy my to potrzebowaliśmy, no to nagle się okazuje, że można sobie z przeszłości pomóc po prostu dzieląc się tą wiedzą, więc to jest ta pierwsza rzecz, żeby ci ludzie się dzielili tą wiedzą. Druga rzecz, to jest jakieś takie wyłączenie wyścigu szczurów w branży IT, tak można powiedzieć. To jest magia, tego się nie da zrobić ogólnie, ale chodzi o to, że ludzie prześcigają się na przykład, kto więcej pracuje, kto więcej się uczy nie? na tej zasadzie. Ja byłem na przykład przez pewien czas w takim dość niezdrowym środowisku. Ludzie na przykład się przechwalali, kto mniej śpi, albo kto nie wiem, zemlał przy komputerze. Nie? To poważnie mówię. To jest totalna patologia. My, my, my ale mamy w drugą stronę, kto więcej śpi? O, no i to jest dobre, dobra strona. No i teraz właśnie o to, o to chodzi, nie? Ale tam byłem w środowisku, gdzie ludzie byli takimi osiągaczami, że tak powiem, i po prostu na zasadzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I To, to jest coś takiego, ja to obserwuję szczególnie w takiej branży, bo też miałem z nią styczność, front-end developer. Front-end developer na przykład 10 lat temu to umiał HTML, CSS i odrobinkę do skryptu. No, ale teraz no, musisz znać, co podstawę Linuxa, musisz znać, jak tam webpacka skonfigurować, z, z, zrobić to, y, jak odpalić, jak jakieś y, dynamo na Hiroku, co to są VPS-y. Po co to komu potrzebne, prawda? Chodzi o to, że ten natłok wiedzy jest tak ogromny, że próg wejścia praktycznie odsuwa się w nieskończoność. Gdyby dało się przerwać ten, y, właśnie taki wyścig szczurów, byłoby fajnie. I trzecia rzecz. Chciałbym, żeby była taka akceptacja. Mm. Człowiek może być na przykład programistą, i to jest normalny zawód. To nie jest taki, wiecie, jakiś na zasadzie, powiem wam o co chodzi. Ludzie kojarzą programowanie, że to są pasjonaci. Musisz mieć pasję, nie? I często dostaję takie pytanie, na przykład. Ja tam nagrywam jakieś filmiki na Instagramie, przy okazji obserwujcie, ale chodzi o to, że ludzie zadają pytania: no dobra, uczę się programowania, ale co zrobić, żeby to było moją pasją? Bo ja nie czuję pasji, nie? A po co masz czuć pasję? Nie? O co chodzi? Człowiek powinien mieć hobby. Na zasadzie, no dobra, kończysz pracę, idziesz na skłofa i to jest Twoje hobby. Człowiek czasami ma pasję, faktycznie. Tylko ta pasja jest czymś wyjątkowym. Nie, to nie jest tak, że brak pasji jest patologią, tylko posiadanie pasji jest wyjątkiem. Na tej zasadzie, nie? Teraz ludzie się często martwią, że OK, ale ja nie odnalazłem pasji w programowaniu, ja nie odnalazłem pasji w administracji. I fajnie by było, gdyby była taka ogólna akceptacja, że można być klepaczem kodu. Okay? Człowiek, który po prostu przychodzi, nie interesuje się wcale programowaniem. On po prostu pisze ten kod i jakby nigdy nic wiecie o co chodzi, no jest akceptowany. Koledzy nie mówią, że jest gorszy, że nie, właśnie pasji w nim nie widać tych, nie wiem, pomyków w oczach. No po prostu jest gość klepaczem kodu. Takie coś, jakby się dało zrealizować, byłoby super. Naprawdę mnóstwo osób by chyba taki ten work-life balance zachowało. I to by był, byłoby to przyjemne, moim zdaniem. Trzeba po prostu więcej spać. Kuba, jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy? Taki wiesz, jakiś taki mega abstrakcyjny. Mieliśmy gości, którzy jeździli na ciągnikach, roznosili gazety, pocztę, a ty co takiego ciekawego poza IT robiłeś? Poza IT? O, za IT to robiłem czasami jakieś dziwne rzeczy. Może tak za IT powiem jedną rzecz. Pracowałem jako, nazwijmy to, Developer wewnątrz gry. To znaczy, była sobie taka gra, która nazywała się Second Life i programowałem jako no, deweloper Linden Language Scripting, coś tam. Nie? To było naście lat temu, więc teraz bym nic z nie napisał, ale chodzi o to, że to było naprawdę takie absurdalne, bo to był wewnętrzny język programowania w grze, ale był projekt do realizacji. Ja się go nauczyłem, opanowałem. Byłem, chyba, nie wiem, jednym z pięciu programistów tego języka w Polsce, ale no, dzięki temu się fajnie zarabiało, więc to było naprawdę nietypowe. Więc fajnie jest iść w nietypową stronę. Z rzeczy spoza IT, w zasadzie same rzeczy około IT robiłem. Naprawiałem ludziom komputery, jeździłem tam jakieś rzeczy właśnie takie techniczne robiłem. Nie, myślę, że nie wykonywałem zawodów niezwiązanych z IT. Były to za zawody zawsze związane z IT, no ale czasami takie właśnie nisko poziomowe bym powiedział, to znaczy jedź do pani Krysi, naprawię jej komputer, wróć do, od pani Krysi i tyle, nie. Więc takie rzeczy jak najbardziej robiłem. To też można określić zarówno nisko, jak i wysoko w jednym. Tak? To coś, coś w tym miedwności. stylu też. Tak. Ale słuchaj, bo całe Twoje życie, które nam opisałeś, to wszystko wokół komputerów, a masz jakieś życie poza komputerami? Masz jakieś hobby niekomputerowe? Uprawiam ogródek. Interesuję się takimi rzeczami właśnie związanymi z tym, a poza tym no, nieciekawe hobby, to znaczy nieciekawe. Ludzie raczej wkuwające. polityka, na przykład, ekonomia, to, co się dzieje ogólnie w kraju. Często o tym piszę na Facebooku, stąd mam ogromne rzecz hejterów, ale to są moje zainteresowania po prostu. Zainteresowania, które nie są może związane właśnie z IT, ale zgłębiam wiedzę na ten temat i to sprawia mi po prostu przyjemność, więc jest to jak najbardziej takie moje hobby. Ale no, tych bezpiecznych to ogród, jak w ogródku. No właśnie, polityka to tak trochę męczące też jest czasami słuchanie tego wszystkiego. E, Jeśli chodzi podziwam. o politykę, jedna rzecz, to nie, nie na zasadzie, wiecie, typu komentować to jest dobre, to jest złe, na tej zasadzie, ale jaki wpływ na przykład niektóre decyzje mają na stan ekonomii w Polsce, jak to wygląda, tak bardziej od strony naukowej bym powiedział. To wszystko zahacza się o politykę, bo w praktyce to, co nas otacza i to, co się zmienia, to w dużej mierze nazywa się polityką. Ale polityka to nie znaczy konkretne nazwiska, na przykład konkretne partie na tej zasadzie. Jak najbardziej. Kuba, na jakim systemie pracujesz na co dzień? Zdrać nam tą tajemnicę. No dobra, raz się wkopałem mówiąc o PHP i BAFU, to teraz powiem jeszcze, w na Macu pracuję. No i teraz taki licznik już spada. Nie, nie, to nic drożnego. Sprawdzimy potem na wykresie, wiesz, jak ten PHP i ten Mak wpłynęły, co było. Was dojechali już kiedyś za pracę na Macu, bo domyślam się, że pewnie... Mm, jeden ehm, z Was, co nami mamaka? Wspadałeś? Hejterzy ma. są wszędzie. Niech sobie hejtują, to jest ich problem, nie nasz. więc. Okay. Proszę uprzejmie. Słuchaj, no zostało nam ostatnie pytanie, i tutaj teraz musisz się komuś narazić. Sorry. Pff, hejterzy są wszędzie. Komodore czy Atari? No, wchodząc po tej pierwszej historii, no to Komodore. Komodore, dlatego że na tym coś programowałem, z tym miałem dużo styczności. Z Atari pamiętam tylko jedną rzecz: System Workbench i gra Franco w zasadzie na tym się skończyła moja cała przygoda i nic więcej tamto nie pamiętam Atari nigdy nie miałem w sensie Commodore też nie miałem ale chodzi o to, że miałem więcej znajomych z Commodore y i na tym najczęściej siedziałem, tak to wyglądało no trudno, pozostaje się z tym pogodzić. Dobra, słuchajcie, prze, przewaliliśmy trochę. Jest już po naszym normalnym czasie, ale z oczywistych powodów, i tak musimy nie zadać pewnie Kubie 200 pytań, które byśmy chcieli zadać. Bo czas, żeby to Kuba zadał pytanie Wam, bo dzięki Food Security mamy fajne nagiody, w tym raz Berynkę do rozdania. I pytanie, a, a nawet zadanie, bo to będzie bardziej ambitne, w ręce Kuby. Także Wy zamieniajcie się w słuch i szykujcie klawiatury. OK, to w takim razie, jeżeli chodzi o zadanie, jest sobie strona Mikrusa, mikr.us. Na tej stronie zostało umieszczone coś związane z zaufaną trzecią stroną. Co to jest? Nie wiadomo. Ale gdy znajdziecie to coś i posperacie w tym miejscu, to prawdopodobnie dojdziecie do pewnego zdania. Do tego, do rozwiązania tego zadania prawdopodobnie będzie potrzebna odrobina znajomości Linuxa, ale myślę, że wymiatacze zrobią to w ciągu maksymalnie kilku minut. Czyli wchodzimy na micro.us i szukamy czegokolwiek związanego z zaufaną trzecią stroną. Odpowiedzią, tak jak tu ma macie te... na ekranie, jest zdanie. Taki mały CTF iktarz. Mhm. Nie jest to hakuna matata. Nie strzelajcie, tego nie da się strzelić. Mhm. Trzeba to wykonać. Zdecydowanie trzeba wykonać, i to z tego co pamiętam, wymaga około czterech kroków. No, jak to jest ta, sprzęt, To Kuba. Powiem, czy zrobił? Kuba, tak. wam, Kuba wam zrobił CTF-a, więc, więc pewnie parę minut wam to zajmie. W międzyczasie ja się przeskrybuję przez pytania, bo może nam się jeszcze uda coś, coś ogarnąć. Wy pamiętajcie, mick.us i tam szukacie nawiązania do zaufanej trzeciej strony. Pokonujecie kilka etapów i dochodzicie do zdania, które jak zobaczycie, to będziecie wiedzieli, że to jest ta odpowiedź. A. Pytanie. Hej Zita, nigdy nie wiem jak się czyta twój pseudonim, sorry. Red czy Blue? No w moim przypadku ja pracuję jako pentester na tej zasadzie. Czyli bardziej strona atakująca niż strona broniąca się z, z defensywną nazwijmy security. Prawie nie ma nic wspólnego, w sensie dobra, bronisz czasami mikrosa pod atakami, ale jest to jak najbardziej wersja atakująca Red. No cóż, brakuje nam Blue Teamowców. Może kiedyś przejdziesz na drugą stronę. Słuchajcie, ja nie wiem, bo ja osobiście mam zdanie, że pentesterzy to bardziej blue jednak jest niż red. W sumie zależy, jak się do tego podejdzie, ale ja bym powiedział: szukam dziury w całym. Bardziej atakowanie, o, bardziej. Mamy, a... mamy odpowiedź, hmm. słuchajcie. Mamy odpowiedź. O, jest, tak, tak, tak. Widzę właśnie na czacie. Szybka piłka. piłka. Było poniżej minuty, czy nie? Bo właśnie zastanawiałem. Trochę więcej, czy... ale, ale kilka ale pejabie, minut zajęło. Dobra, i dobrze widzę Jacek M, tak? Jako pierwszy tak, Jacek M, tak tak tak. tak, tak, tak. Dobra. Tak, więc dokładnie tak. Ci, którzy szukają, mogą szukać dalej dla przyjemności z rozwiązania CTF. -a. Kuba go zakładam jeszcze chwilkę, nie będzie kasował, więc możecie poszukać. To jest prawdziwa odpowiedź. Mhm. Tak, więc Jacku możesz wołać mamę, żeby zobaczyła, że wygrałeś. Napisz na Adam Małpę na trzecia strona z, ze swoim numerem telefonu i paczkomatu. A raz RBNK pojedzie zasłużenie w twoje ręce. Także no cóż, no, gratulacje. Po raz kolejny zakończyliśmy główne pytanie prawidłową odpowiedzią. Utrzymujemy tradycję od 60 odcinków, więc dzięki Kuba w ogóle za to, że, że dałeś tyle zabawy użytkownikom. A przy dobra. okazji może jak już jesteście na stronie mikrusa, to może czas założyć jakiegoś swojego mikrusa, jak jeszcze nie macie. Albo no przynajmniej dołączyć do społeczności na Facebooku. No, by poczuć no właśnie od tego też można zacząć, tak. A... To było zadanie teraz Kuby. Teraz ja mówisz? No dobrze. A to ja mam zadanie takie: ja znowu w Himalaję pojadę, bo teraz w ogóle wejścia na Everest właśnie się odbywają. Jeszcze chyba dzień albo dwa uda się tam, nie wiem, kolejnym setkom osób zdobyć. Natomiast w Himalajach jest wiele szczytów. I jest wiele szczytów powyżej 8 tysięcy. I moje pytanie brzmi: który z tych 8000 tysięczników, ale mówimy o szczytach nazwanych uwaga, mówimy mm -hmm. o szczytach, które mają swoje nazwy, został zdobyty jako ostatni. A, I proszę, podajcie nazwę tego szczytu, może być po polsku albo po angielsku i rok tego zdobycia. A, no i tutaj spodziewamy Już się... Już się bałem, w to jest pytanie do mnie. No, no, <laughs> okay. Słuchaj, no pewnie też byś ja Google nie. masz, Google masz. Da się to, da się to znaleźć, choć nie jest to trywialne. A, jest, jest trochę podchwytliwe. Uh, tak, jest trochę podchwytliwe. Pamiętajcie, żeby podawać nazwę szczytu oraz rok zdobycia, nie samą nazwę. I, i od razu powiem, że nie jest to K2. Uh, I nie jest to K2, i nie jest to Shishapangma, więc uh, szukajcie dalej. Mówimy o szczycie ośmiotysięcznym nazwanym. Uh, kurczę, pojawiają się jakieś odpowiedzi, które mnie zaczynają zastanawiać. Uh, <gry> hmm. Ja sobie w międzyczasie będę sprawdzał. Na razie nie widzę tej, według, która mi się wydaje, że jest jedyną prawdziwą. I nie jest to Shisha Pangma i nie jest to K2, to na pewno. Na razie nie widzę Kanghou Kang. Zaraz sprawdzimy. Ja też wchodzę w, czasem w Google, a, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Nie, to jakieś cuda na kiju. Tam jeszcze para się pojawiło. Już patrzę, już patrzę, słuchajcie, już patrzę. Według mojej wiedzy na razie nie ma tej dobrej odpowiedzi, ale już sobie przewijamy. Jezu, jak to leci szybciutko. Dobrze, wracamy jeszcze raz. Shisha Pangma to już mówiłem, że nie, Broad Pig też nie, Śnieżka niekoniecznie, trochę jej brakuje. Do logi, strzelacie, strzelacie. Więc na razie nie, na razie nie widzę. Na razie nie widzę, chociaż, 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 nie, to nie. Dobra, to ja może zacznę podpowiadać, bo mówimy o nazwanych ośmiotysięcznikach i jest coś takiego jak 14 klasycznych ośmiotysięczników, które są uznawane za osobne szczyty, natomiast de facto szczytów, które są powyżej 8 tysięcy jest więcej niż 14 i to dużo więcej. I są takie, które po prostu nie zostały uznane za osobne góry, bo są na przykład gdzieś tam obok tej głównej góry. Ale je też można zdobyć. Czasem tam jest, tam się liczy generalnie jako klasyfikacja do tego grona tych głównych 14-8 tysięcz, tysięczników, polega na tym, że muszą mieć odpowiednią wybitność, czyli muszą się wznosić ponad okoliczne szczyty o określoną ilość metrów. Tam się liczy różne współczynniki i się klasyfikuje. Jakaś komisja ustaliła, że te 14 zasługuje, a pozostałe nie. Więc ten, który został zdobyty jako ostatni z tych 8 tysięczników, był spośród tych, które nie zasługują. A no więc może teraz będzie Wam łatwiej. Jezus Maria, nie strzelajcie, błagam, naprawdę. Już mówiłem, że cisza Pangmania. A za dużo mam teraz tego do skrolowania i patrzę. No widzisz, Kuba, Ty dałeś trudne pytanie, ja dałem, wydawało mi się proste, Twoje rozwiązanie od razu z moim walczą. No. Elbrus nie, Gashebrum nie, Daulagiri nie, Nanga Pagmat nie. Z Wikipedii mówię. Świnia góra. Nie. Nazwiska wspinaczy. Nie, naprawdę nie pytałem o nazwiska wspinaczy. No ludzie, naprawdę. Kanchenchenchengen. Nie, no naprawdę, nie strzelajcie tymi 14 głównymi. Dobra? Bo już bardzo proszę. Nie wpisujcie tych, nas, tych 14 głównych, bo nie chodzi o nie. i naprawdę, dobra. Powiem wam, zdobyty był całkiem niedawno. W tym wieku był, był zdobyty, więc no. A, a na pług na 2010 skąd wybierzecie te odpowiedzi? Słuchajcie, to, to chyba pozostanie zaraz bez rozwiązania. A, no nie, no nie, nikt nie znajduje. No nie wiem, słuchajcie, no to co ja mogę? No jest to w internecie, jest to w internecie. Saser Kangi 2 jest za niskie. Nie, to 8000 ośmiotysięcznik musi być. Ma nas 56. Naprawdę, proszę, nie te 14 głównych. Dobra, zaraz będziemy musieli to skończyć, bo to szkoda aż tyle czasu to przeciągać. Krystian y, mówi, że spośród nazwanych, a więc z tej listy 14. No, Krystian, powiedziałem, że spoza tej listy 14 są inne nazwane ośmiotysięczniki, które są poza tą listą 14. A, no próbują, próbują. No dobra, słuchajcie, więc no, chyba będziemy musieli zamknąć to zadanie bez prawidłowej odpowiedzi i przerzucić to na e-maile, bo szkoda tyle czasu. Adam, ty dawaj swoje, ja patrzę w odpowiedzi. I Janusz, ktoś trafi. To jest jeden z bardzo znanych szczytów, tylko nie ten główny, a jakiś trochę obok niego. Zdobyło go trzech Rosjan. Adam, ty daj ze swoim, a w międzyczasie wypróbujcie. No. Dobrze, możecie próbować... Ja, ja w ogóle czekaj, tak czekaj, pomyślałem, czekaj, że. Czekaj, czekaj, okay. czekaj, czekaj, czekaj. Ktoś dobrze powiedział, ale było jeszcze rok zdobycia. Ktoś dał dobrą odpowiedź, ale dajcie jeszcze rok do tego. Właśnie się pojawiło. I, i, było, i ktoś już powiedział, dobry, dobry szczyt, więc jest nadzieja. Tylko miało być z rokiem zdobycia, tak? Nazwa i rok zdobycia, więc jeszcze paręnaście sekund, bo widzę nadzieję, że jednak się uda. Przepraszam, za trudne wymyśliłem, ale myślałem, że jest łatwe, no bo było w Google. Więc no, proszę, proszę przebaczam i proszę o wybaczenie. A, chyba, że już zaliczę, jak się, jak się przez następne 5 sekund nie pojawi prawidłowa odpowiedź, to zaliczę tą bez daty i, i tyle, tak, żebyśmy mogli iść dalej. A, dobra, liczę jeszcze raz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie pojawia się, więc e, e, słuchajcie, e, ostatnim zdobytym nazwanym ośmiotysięcznikiem jest e, Lotse Middle. A, Artur, nie się roku, ale wybaczam, bo byłeś jako jedyny, kto trafił. Nie wiem, czy strzelałeś, ale trafiłeś. A więc Ale Artur zaliczam. poprawił, potem podał, potem podał Europę. Tak. Dobra, no dobra, no to tym bardziej. A którzy dziękuję za wytrwałość. Zapraszam do kontaktu, wiesz co i gdzie wysłać. Adam, twoje. Przepraszam jeszcze raz, postaram się poprawić. Ja w ogóle chciałem zauważyć, że żeby. Wygrać jakąś nagrodę, to prawdopodobnie trzeba coś wiedzieć z gór, z Lego albo z filmu Hackers. Dlatego chyba będziemy musieli jakąś zmienić strategię, więc bo to już zaczyna być za łatwe. Słuchajcie, jeżeli mowa o, o firmie Hackers, no to kolejne pytanie oczywiście musi być z tego filmu, więc moja może będzie łatwiejsze. Jak nazywał się napój dla elitarnych hakerów wymieniony w firmie The Hackers? Tak, znowu liczba odtworzeń filmu na torentach rośnie. Słuchajcie, Słuchajcie pytanie, film którymi... The Hackers jest jeden, a nie dwa. My mówimy o tej amerykańskiej wersji. O, już mamy prawidłową odpowiedź, więc to było dosyć szybkie. Cześć, bo przeleciało mi. Patryk, tak. Patryku, gratulacje. Um, chyba wszyscy już teraz znają na pamięć film The Hackers. Także, Patryku, e-mail z numerem, z numerem telefonu i numerem paczkomatu na Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl. Gratulacje. Kuba, dobiegnęliśmy do końca. Dziękujemy ci wielce, mm -hmm. nie tylko za to, że pojawiłeś się u nas i za to, że odpowiedziałeś na tyle naszych pytań, ale przede wszystkim za to, co robisz dla wszystkich, bo spodziewam się, że wśród naszych słuchaczy była część ludzi, którzy są tutaj właśnie dlatego, że twoja praca tutaj im pomogła się znaleźć. Trzymamy kciuki za to, żeby kolejne sukcesy na twojej drodze się pojawiały i żebyś nie, nie ustawał w swoich wysiłkach i jak dzięki. może nie wiem, sklonował się czy coś, bo więcej takich Jakubów potrzebujemy. Okej, okay. dzięki w takim razie za miłe słowa. Jasne. I przede wszystkim do zobaczenia. Mam nadzieję, wkrótce się spotkamy na jakiejś konferencji. Będziemy mogli sobie jeszcze długo, długo porozmawiać o różnych ciekawych projektach. Dzięki Kuba, że nas odwiedziłeś. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Trzymaj się. Mam jeszcze na moment ogłoszenia Dusz Króciutko, jeżeli jeszcze nie dostaliście swojego wykładu gratis dla firm zatrudniających powyżej 100 osób, to adam 3pl zaufana trzecia strona.pl i jeden z 36 wykładów możecie dostać, aby można było trochę swoich pracowników poedukować. Na wideo zaufana trzecia strona.pl są te wszystkie filmy, wszystkie 36. I z kodem rozmowa 20 macie automatycznie 20% rabatu. Możecie tam sobie te filmy obejrzeć. Oczywiście wpiszcie do kalendarza, jeżeli jeszcze nie macie, w niedzielę o 21.00 będzie kolejny wywiad. Nie mamy jeszcze kandydata do rozmowy za tydzień, ale na pewno jak, jakaś osoba się ciekawa znajdzie. A na live zaufana, stronapl znajdziecie oczywiście listę odcinków, jest playlista na YouTubie, są podcasty. Żeby wam było wygodnie słuchać. Jak możemy coś zrobić, żeby było Wam słuchać wygodniej, to dajcie znać. Stefan słucha, on akurat słucha na Spotify'u. Mamy takie konto rodzinne i on na Spotify'u zawsze. Tak jest. Słuchajcie, do zobaczenia za tydzień i miłego, miłej niedzieli, tak? bo to już koniec weekendu, więc nie miłego weekendu, Niestety. ale tak, jutro Niestety. poniedziałek miłego do przyszłego tygodnia. Miłego przyszłego tygodnia. Tak, całego i słonecznego przede wszystkim ma padać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. 好，们怎么做的